Córka tego małżeństwa była zmuszona, by oglądać ich stosunki seksualne. Ojciec dziewczynki pokazywał jej wszystko, pozwalał się również scalować w genitalia. Zareagowali dopiero internauci, sprawa trafiła na policję. Córka mężczyzny patrzyła, jak wspólnie z żoną odbywają stosunki seksualne. Dziecko pary było nagrywane nago, ojciec dawał jej również całować swoje genitalia. Mężczyzna wszystko umieszczał w sieci, twierdząc, że to zupełnie normalne. Internauci zareagowali natychmiast, sprawa trafiła na policję. Córka widziała wszystko, a rodzice twierdzą, że to normalne. Kontrowersyjny rosyjski bloger został zatrzymany przez policjantów pod zarzutem deprawacji dzieci oraz nagrywania i rozpowszechniania treści pornograficznych z udziałem osób nieletnich. Sergiej Michałkin pochodzi z Łotwy. Mężczyzna wielokrotnie zamieszczał na swojej stronie internetowej nagrania oraz zdjęcia pokazujące jego rodzinę nago. Małżeństwo uważało, że to zupełnie normalne i nie widziało w tym nic złego, a ich dziecko podobno lubiło patrzeć, jak dorośli sprawiają sobie przyjemność. Z biegiem czasu wpisy na blogu mężczyzny stały się coraz bardziej niepokojące. Michałkin opisał na stronie m.in. swoją rozmowę z 7-letnią córką, która zapytała go, czy może pocałować go w miejsce intymne. Ku przerażeniu internautów, mężczyzna stwierdził, że nie widzi żadnych przeciwwskazań. Myję ją, może mnie pocałować, jest częścią mojego ciała, noga lub ręka, przód czy tył. Dla mnie nie ma różnicy. Ja mogę pocałować ją gdziekolwiek, napisał na swoim blogu ojciec 7-latki. Córka miała zaledwie 7 lat. Mężczyzna pozwalał jej dotykać i całować swoje genitalia. Internauci zareagowali natychmiast. Na policję został złożony masowy donos przeciwko Sergiejowi Michałkinowi. Jak donosi Fakt, rosyjska psycholożka, Irina Iliniczna, powiedziała, że życie 7-latki zostało w pewnym stopniu zniszczone i nie ma wątpliwości, że w psychice dziecka pozostanie straszliwy ślad. Dzisiaj grzeje, 1. Nie można upaść niżej, uwielbiany uczestnik Chłopaków do wzięcia trafił do więzienia. Próbował zgwałcić swoją 79-letnią babcię 2. Nastolatka zaprosiła do domu kolegę, chciała mu pomóc. Nagranie z kamer ujawniło porażające fakty. Po zatrzymaniu blogera, funkcjonariusze odnaleźli babcię dziewczynki, która od dawna nie kontaktowała się z małżeństwem i nie miała pojęcia, co dzieje się w ich domu. Kobieta wyraziła chęć zaopiekowaniem się wnuczką. Najlepsze newsy dnia, źródło, Fakt24. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.